груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Na starcie, póki ktoś jeszcze to ogląda, chciałbym zaznaczyć, że film powstał przy współpracy grup, które powinniście teraz widzieć na ekranach. Szczególnie pomocna była grupa skupiająca miłośników rosyjskiej i radzieckiej broni pancernej. W opisie filmu wrzucę wam linki. Jeżeli jesteście zainteresowani, to warto się zapoznać. Historia ISA dwójki rozpoczyna się od czołgu KW-13. Miał on być zupełnie nową, uniwersalną konstrukcją, która miała połączyć cechy czołgów średnich i ciężkich. Pierwszy prototyp został zaprezentowany w maju 1942 roku. Pojazd ważył 32 tony. W porównaniu do KW-1 jego uzbrojenie niezbyt się różniło, poza tym, że nie posiadał on karabinu maszynowego w kadłubie. Osiągał prędkość 51 km na godzinę, a załogę stanowiło 3 ludzi. Inną różnicą był niższy i krótszy kadłub, wykonywany z elementów odlewanych, co znacznie komplikowało produkcję. Pomimo testów poligonowych, które wykazały bardzo dużą awaryjność, KW-13 został uznany za perspektywiczny wóz. Nie zyskał on jednak takiego priorytetu, ponieważ w międzyczasie zrezygnowano z koncepcji czołgu uniwersalnego, na bazie której kilka lat później miał się zrodzić czołg T-54, pierwszy czołg podstawowy. Wstrzymanie całego projektu było podyktowane m.in. sytuacją na froncie. Nie zamierzano komplikować sytuacji logistycznej, wprowadzając do uzbrojenia Armii Czerwonej nowego typu wozu bojowego. Skupiono się na produkcji czołgu KW-1, który był dostępny od ręki. Sytuacja zmieniła się na początku 1943 roku, kiedy pod Leningradem zdobyto pierwszy egzemplarz Tygrysa. Uświadomiono sobie, że KW-1 już nie wystarczy. 24 lutego 1943 roku Państwowy Komitet Obrony, czy tam Ludowy po ichniejszemu, wydał uchwałę, która oficjalnie rozpoczęła pracę nad nowym pojazdem. W czasie badań przypomniano sobie także o istnieniu czołgu KW-13, a raczej jego projektu. Z tym, że nowy czołg nie miał już nosić imienia Klimenta Woroszyłowa, tylko samego Józefa Stalina. Zbudowano dwa prototypy. Pierwszy z nich, obiekt 233, generalnie bazował na KW-13. Miał jednak inną wieżę, w której była armata ZIS-5 bodajże z KW-1B. Posiadał także w małym stopniu przeprojektowany kadłub. Generalnie są bardzo podobny, no z wyjątkiem wieży, do swojego poprzednika. Obiekt 234 również powstał na bazie KW-13. Miał on jednak dwuosobową wieżę, która mieściła haubicę kaliber 122 mm. Miało to sens, jeżeli chodzi o zwalczanie umocnień, ale nie w walce z czołgami takimi jak Tygrys czy Pantera. Łatwo więc zauważyć, że oba prototypy, z wyjątkiem wież, nie różniły się zbytnio między sobą. Przeszły one testy na początku 1943 roku. Generalnie stwierdzono, że są lepsze od KW-1S, który był akurat wtedy w produkcji. Jednak obydwa pojazdy ciągle trapiły problemy z układem napędowym. Kiedy zdobytego pod Leningradem Tygrysa ostrzelano na poligonie Kubinka pod Moskwą z każdej możliwej armaty, jaką dysponowała Armia Czerwona, nieomylny Kreml stwierdził, że minimum dla nowego czołgu ciężkiego to działo kaliber 85 mm. Sprostać temu miał obiekt 237. Generalnie w porównaniu do KW-13 i poprzednich tych prototypów miał on większy kadłub, na której posadowiono większą wieżę z działem właśnie kalibru 85 mm. Osiągnął on masę 44 ton, a pancerz grubość 120 mm. Był napędzany silnikiem W2K o mocy 520 koni mechanicznych. Generalnie powstały dwa obiekty 237. Drugi z nich również został uzbrojony w 85, jednak innego typu. I to właśnie ta druga armata wygrała konkurencję. I właśnie obiekt 237 z armatą kaliber 85 mm D5T85 został wprowadzony do produkcji seryjnej. Dostał oznaczenie IS-85 i został zaprezentowany samemu Józefowi Stalinowi na Kremlu. Produkcja ruszyła we wrześniu 1943 w Czelabińsku. Łącznie wytworzono 107 sztuk, o wiele lepiej znanych pod nazwą IS-1.
tym samym czasie prowadzono produkcję czołgu ciężkiego KW-85. Jednak zarówno IS-85, czy raczej IS-1 i KW-85 były czołgami przejściowymi, produkowanymi w oczekiwaniu na wprowadzenie do produkcji czołgu IS-2. W jednym z czołgów KW-85 eksperymentalnie zamontowano działo kaliber 122 mm. Został ono oznaczony jako KW-122. Warto zaznaczyć, że to właśnie to działo miało stać się podstawowym uzbrojeniem czołgu IS-2. Podsumowując, IS-1 nie miał zbyt dobrej opinii. Jego uzbrojenie okazało się niewystarczające, a pancerz, źle ukształtowany i do tego za cienki, nie wytrzymywał ostrzału takich czołgów jak Tygrys i Pantera. Podobno niemieckie działa kaliber 75 i 88 mm przebijały go na wylot, a układ transmisyjny, generalnie cały układ napędowy, okazywał się być bardzo zawodny. Rozpoczęto pracę nad kolejnym obiektem, tym razem oznaczonym numerem 240. Początkowo miał zostać uzbrojony w armatę kaliber 100 mm. Jednak uznano, że celem tego wozu będzie nie tylko zwalczanie czołgów czy innych pojazdów pancernych, ale także niszczenie umocnień. Dlatego zdecydowano się na większy kaliber. Było to działo kaliber 122 mm. Można powiedzieć, że takie uzbrojenie zapewniało IS-owi dwójce większą uniwersalność w walce z każdym celem. Niemcy z kolei zwykli montować w swoich czołgach działa stricte przeciwpancerne. Główne uzbrojenie wozu, tak jak już mówiłem, to armata kaliber 122 mm D-25T, której długość łącznie z hamulcem wylotowym wynosiła blisko 6 metrów. Posiadała ona na początku w pierwszych wersjach produkcyjnych hamulec wylotowy jakby w kształcie litery T. Później zamieniono go powiedzmy na taki typowo niemiecki. Jej parametry pozwalały na przebicie przedniego pancerza Tygrysa z odległości ponad 2 km. Jednak taki standardowy dystans do walki był określany jako kilometr, a raczej jako maksimum. Typowym dystansem, na jaką prowadzono wówczas walkę, była odległość pomiędzy 500 a 800 metrów. Wady, jakie przypisuje się tej armacie, to mniejsza celność niż jej niemieckie odpowiedniki. Nie była to wina armaty samej w sobie, tylko po prostu zawodność, a raczej złe wykonanie przyrządów celowniczych. Inną wadą miała być konieczność opuszczania działa do poziomu po każdym strzale. Nie było to konieczne, ale po prostu ułatwiało pracę ładowniczemu. Jeżeli chodzi o opancerzenie, to Rosjanie się popisali. Stworzyli jeden z lepszych wozów w tamtej epoce. Pancerz sięgający grubością wieży 160 mm i 120 mm w kadłubie chronił przed większością amunicji, jakiej używał Wehrmacht. Jedynie użycie dział kaliber 88 i 75 mm, ale tej wersji z Pantery, stanowiło dla niego zagrożenie. Jednostkę napędową stanowił 12-cylindrowy silnik wysokoprężny W2IS o mocy 520 koni mechanicznych. Silnik był chłodzony cieczą. Maksymalna prędkość, jaką osiągał pojazd, wynosiła 38 km na godzinę. Przez całą produkcję wprowadzono liczne modyfikacje. Jedną z pierwszych była, tak jak już mówiłem, wymiana hamulca wylotowego na taki typowo niemiecki. Kolejnymi modyfikacjami była wymiana przyrządów celowniczych i obserwacyjnych. Najistotniejszą modyfikację wprowadzono w czerwcu 1944 roku. Luk obserwacyjny kierowcy zastąpiono płytą pancerną, w której zamontowano jedynie wizjer obserwacyjny. Sprowadzało się to do tego, że połamany przedni pancerz, tak to nazwijmy, zastąpiono pochyloną, jednolitą płytą pancerną. Wozy te oznaczono jako IS-2M, ale małe M, bo duże M to była modernizacja z lat 50., a dokładnie chyba 57. roku. Pod koniec 1944 roku na wieżyczce dowódcy pojawił się WKM DSK kaliber 12,7 mm. Wartości bojowej ISA II najlepiej dowodzą niemieckie raporty. Panzerwaffe pierwszy raz zetknęło się z nowym wozem Armii Czerwonej w Rumunii w maju 1944 roku. W raportach pobitewnych zaznaczono, że żeby nawiązać równorzędną walkę z nowym pojazdem, Tygrysy powinny nawiązywać walkę z tzw. zasadzki, czyli z ukrycia, albo w taki sposób, by mieć możliwość ostrzału boków lub tylnej części ISA dwójki. Do kolejnego spotkania ISów drugich i Tygrysów doszło w Prusach Wschodnich. Tam też właśnie as pancerny Otto Carius zdobył w jednej z potyczek ISA II. Był to jedyny przypadek zdobycia przez Niemców tego czołgu w stanie nienaruszonym. Warto nadmienić, że IS II doskonale sprawdził się przy zdobywaniu niemieckich miast. Służył także w Ludowym Wojsku Polskim,
a w magazynach Armii Czerwonej, czy raczej radzieckiej od 1947 roku, doczekał końca zimnej wojny. I to tyle w temacie. Jeżeli podobał Ci się ten film, wyraź to w jakiś sposób. Chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować wszystkim osobom, które pomogły w realizacji tego filmu. Do zobaczenia w kolejnej produkcji. Hej, cześć!